Dzień dobry, witam na ostatniej prostej kampanii. Dzisiaj oddam głos Łukaszowi Zalewskiemu, który startuje z naszej listy partii Razem z numer 2. Łukasz. Dzień dobry. Dzisiaj, proszę Państwa, zaprosiliśmy Was tutaj w to jedno z piękniejszych miejsc w Opolu, bo byśmy chcieli poruszyć temat ochrony praw zwierząt, który jest dosyć mocno pomijany w kampaniach. My jako Partia Razem mamy przyjęte stanowisko, że ustawa o ochronie zwierząt powinna zostać zmieniona, powinna zostać dopracowana. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni hodowaniu zwierząt dla pieniędzy, dla szeroko pojętego biznesu. Jesteśmy przeciwni fermom, które hodują zwierzęta na futra. Jesteśmy przeciwni ubojowi rytualnemu. No i wszystkiemu, co się wiąże z zadawaniem cierpienia niepotrzebnie tylko dlatego, żeby inni się bogacili. Jako partia to stanowisko zamierzamy bardzo mocno postulować, jeżeli wejdziemy do parlamentu. A jednocześnie, lokalnie, chcemy zwrócić uwagę na duże problemy, z jakimi borykają się schroniska na Opolszczyźnie, na głosy, które się podnoszą o usypianiu bezdomnych zwierząt, ponieważ nie ma pieniędzy na ich utrzymanie. Chcielibyśmy zaapelować też tutaj do władz lokalnych, że należy się temu problemowi przyjrzeć, bo być może pieniądze są w jakiś sposób marnotrawione, ponieważ utrzymanie takiego czworonoga, no to nie jest naprawdę duży koszt. Ja sam mam psa ze schroniska i jakoś sobie z tym spokojnie radzę. I wydaje mi się, że też należy przyłożyć duży nacisk do edukacji. Do edukacji młodych ludzi, którzy coraz bardziej wychodzą ze szkół ze znieczulicą i którzy coraz bardziej traktują zwierzęta jak przedmioty. A tak nie powinno być.